Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałabym jeszcze nadrobić parę zaległości, zanim wyruszymy dalej. Mianowicie, po pierwsze, tutaj jest gdzieś to miejsce, które możemy kopać i może ja teraz je dostrzegę troszeczkę lepiej też. O, właśnie, zdecydowanie. A little more for me. Także możemy kopać. To po pierwsze. Po drugie, możemy jeszcze porozmawiać z Donem. Na spokojnie. Także też to myślę, że zrobimy. I później, zanim pójdziemy do miasta, to myślę, że jeszcze się trochę przejdziemy i pozwiedzamy tereny okoliczne. Mamy naszyjnik, pierścień, który daje plus 1 do walki toporem. Dość ciekawa rzecz. Jeszcze sobie zerknę tutaj, czy czegoś nie ma. Jest! Dobra, czyli dwa miejsca były do kopania. Jeszcze się przejdziemy w tamtą drugą stronę. Gdzie wcześniej Enrico sobie właśnie siedział, on teraz jest tutaj. Szczerze, nie spodziewałam się, że tutaj możemy znaleźć jakieś takie skarby. W sumie spoko. No i dobra. Tutaj akurat nic jakiegoś bardzo szczególnego. Ale mimo wszystko spoko. I jeszcze bym sobie zerkła tutaj, czy czegoś nie ma. Wydaje się, że nie. Także możemy iść porozmawiać sobie z Donem Estebanem. I będziemy mogli ruszać w stronę miasta. Troszeczkę pozabijać jeszcze jakichś stworzonek, które tutaj chodzą. Myślę, że będzie z tego mimo wszystko naprawdę fajny odcinek. Dwa skarby wykopane. Jeszcze się przejdziemy tutaj wcześniej. Może tutaj jeszcze coś jest. Na przykład tutaj. Jest ognisko. W sumie możemy sobie usmażyć mięso. Mam tylko nadzieję, że nie przyda nam się surowe. Chociaż jeszcze zapolujemy, więc też nie ma co się tak spinać. Chodźmy więc. Fajnie, że możemy pogadać z Don Estebanem. Stop where you are. You ain't going another step closer to the Don. Rachel says I can talk to the Don. Really? And I'm just supposed to believe you, eh? Shall I bring her here? I'm sure she'd be delighted to know her orders aren't being followed. Yeah, yeah, all right. I get the picture. Go in, but don't annoy him, or Rachel will be serving up both our guts for lunch. Dobra, no i fajnie, jesteśmy w środku. Są tancerki. Tu możemy wejść. Tu jest pan strażnik oraz safe. Tu jest zejście, którego bym nie chciała na razie używać, bo dobrze wiem, że to jest na późniejszy etap tej gry. Szczególnie, że mamy gula, a ja się nie nadaję jeszcze, żeby z gulami walczyć. Tutaj możemy zebrać te rzeczy, ale dostaniemy w łeb. Do not touch what is not yours. That's a lot of gold you have there. It is from the ruins. The Don's men gather it like bees. I am the bee's sting.
The Don must trust you to leave you with all his gold. Don Esteban says there is no one better than Caracos. Honor is what matters to me. Gold does not bring honor, only greed. How did an ogre wind up guarding gold for an outlaw? Don Esteban saved my life. Now I owe him that life. I, Caracos, work for Don Esteban and for my honor. Looks like the Don couldn't have found a better guard. Some people have tested Caracos. None have passed. I can believe that. The disloyal find death. The loyal I train to defend Don Esteban. You train the men here? Don Esteban needs strong arms and sharp axes. I want to improve my fighting skills. O, ty możesz mnie uczyć siły i toporu. What do you want? What's behind that door? No one's allowed into the Don's chamber. Don't even think about it. You'll regret it if you hang around here. Right? No, wiadomo. W sensie... Halt! Dobra, okej. Okay. Przepraszam, korzenia many nie można zebrać? Okej. Okay. W takim razie w porządku, jest Don Esteban. Is it your habit to walk into places unannounced? Who are you? A castaway. I've come to offer you my services. A castaway? I need true men. Lucky men. You saw your ship wrecked beneath you. Do you see that as luck? When all but one other died and I lived, I call that luck. Well, I suppose we're all castaways on this island. Cast away by life, now cast away by those stones. I'll give you a chance, castaway. Prove your luck to me. Your wife, Rachel, trusts me. And now you suppose that I trust my wife? I can offer you something others don't. Loyalty. Loyalty is proven, not spoken. Words are just breath. Kurde, nie chcę mu tego miecza dawać. I have brought you the sword you were searching for. This is Oscar's work. I can see that right away. We both sought this sword since we heard of it. Now, here it is in my hands. Here. You deserve a little gold for bringing this to me. Pride gets eaten alive in this damn swamp. It gets swallowed by anger, poisoned by idleness. Sometimes I think Fincher is the only man-jack of them left with any self-worth. And Fincher told me that you have pride. But do you have substance? I am in need of pride. So I shall give you a chance to prove yourself, castaway. Kurde no. Nie chcę mu tego dawać. Czyli wychodzi na to, że lepiej z nim jednak nie rozmawiać. Boom bang a bang. The worst failures in alchemy. No, doświadczenie dostałam. You might want to talk to the Don before you speak to me. Kurde, dobra, czyli... A spróbujmy poprowadzić rozmowę inaczej. Is it one? There are people stirring the camp against you. People getting rich from your gold. I can tell you who. You think this is news? People crave gold, they covet power. Until they have it. Kurde no. I tak trzeba mu oddać ten mieczyk. Dobra, żeby chciał z nami gadać w ogóle dalej, nie?
Ja na razie nie chcę tego robić, bo ja tego miecza używam. Jest naprawdę niezły. Bądź co bądź, możemy mu to oddać, myślę, że później. No cóż, jest za to dużo punktów doświadczenia. Od razu tak naprawdę zdobyłam za to nowy poziom. To dużo znaczy. Ale no na razie musimy stąd spadać, bo chcę tego miecza jeszcze poużywać. Bo już naprawdę jest z nim fajnie, a jako że chcemy grać pod inkwizycję i kostur slash magię, no to chyba bez sensu by było tutaj te rzeczy rozwijać na razie. Wypadałoby te punkty po prostu sobie przytrzymać. Dobra, tutaj mamy wilki. Więc z tą zwierzyną się możemy teraz rozprawić. Dobra, nieładnie. No. Dobra, damy chyba radę, nie? A, to jest ten słabszy sęp. No dobra. A tu można wejść? Nie. Niestety nie można. Dużo szaleju druida jest tutaj, naprawdę dużo. Dobra, pospacerujmy sobie trochę. Tak na upartego, to myślę, że nawet dzika byśmy już dali radę pokonać, nie? To są młode żądłoszczury. Znaczy, wiecie, ja już się z dzikami biłam. Ale chodzi mi o taką walkę przy pomocy nowej broni, nie? O kurde. No, tylko one są odpalone totalnie. O ja pindole. Zahaczyłam sobie aż za mikrofon. Ale nie wiem, czy one się rzucą w grupie? Może nie. Aj. No, dziku. Tragedia. Powiem wam, że zauważyłam, że one jak umierają, to wydają ten sam dźwięk, co w Gothiku 3 świnie, jak je zarżniemy, nie? Dobra, tu się tarzają. No, stary. Dobra, pójdziemy się tutaj zaraz wody napić niżej. No, trochę słabe przedstawienie to było. Potknęłam się o własne nogi. Nawet tutaj nic nie było za bardzo. No dobrze. Tam też były dziki, no.
Dobra, gdzie jest ta beczka z wodą? Napijemy się i spróbujemy jeszcze tego przynajmniej jednego dzika pokonać, który tam był. Masakra. Nie wiem, jak wam minął, moi drodzy, weekend. Ja mam kaca. Nie, no nie wiem, czy to tak można nazwać. Robiłam urodziny, bo miałam teraz 8 września i robiłam 9 imprezę. I aktualnie jestem nieżywa. W ten, ten niedzielny wieczór, niedzielne popołudnie. No cóż, tak to już bywa z tymi imprezami. Chociaż bardziej po prostu bym powiedziała, że się nie wyspałam, jeżeli mam kaca. Bo w sumie dużo nie wypiłam. Zdarzało mi się wypić więcej. A, tu są dwa dziki znowu. Dobra. To chodźmy od tej drugiej strony tutaj zwiedzić. W ogóle tam na ten brzeg też można by się było w sumie przejść, nie? Te dziki to jest tragizm. Chociaż przynajmniej już wiem, że trzeba te uniki robić, nie? Więc to jest już dużo. Bo jakoś mimo wszystko tą taktykę mamy. Ej, no ej, halo! Dobra, żądło szczurki. Tu są wilki znowu. Tutaj biłam te dziki. Tutaj tędy szliśmy, tak. Nie wiem, jak ja teraz się... A, ja już wiem, którędy ja teraz idę. Dobra. To jest inkwizytor. Znaczy inkwizytor, no inkwizycja w sensie. Były wilki. No i tam też jest inkwizycja. No i kolejny poziom mamy. Oni tutaj sobie ćwiczą. Gościu jest ślepy. Jak dla mnie spoko, wypadamy stąd. Tam na dół też myślę, że zejdziemy. Byleby mnie nie złapali i nie zabrali do klasztoru, nie? Okej. Kolejne dziki. Nie, dobra, już mi się nie chce. Jednak w sumie, bo widziałam, że były dwa.
A nawet więcej. Ach, no tak, tutaj są te gnomy, dobra. To już wiem, gdzie jesteśmy, ale nie chcemy tutaj być. Chwilowo przynajmniej. Znaczy, jeżeli chodzi o to obozowisko, gdzie były gnomy, to wiecie, można by było tam to i owo pozabijać, ale nie chcę sobie na razie mieszać miejsc. Więc po prostu się przejdziemy tutaj bokiem, tak jak żeśmy szli. I będziemy zmierzać w stronę Tellura, który nas zaprowadzi do miasta. Fajnie, bo troszeczkę expa żeśmy jeszcze zdobyli. To też się będzie ceniło fajnie. Mamy 40 punktów nauki, to jest naprawdę dużo. Jan ze mną rozmawiać nie chce. To troszkę smutne, no. Tutaj były te sępy, nie? Czy już wszystkie pokonałam? Chyba tak. Nie. No, one są odpalone akurat. Oj, niedobrze. Zginę. Trzeba zrobić ten podwójny odskok, nie? No kurde, przecież zrobiłam. No, ja pierdzielę. No dziękuję. O kurde. Ajajaj. Przez chwilę się kamera taka zrobiła, jakby mnie coś miało zeżreć. Niedobrze. Dobra. Już jesteśmy koło Tellura, ale mnie jeszcze w sumie to miejsce interesuje, nie? Chociaż nie wiem, czy to było dobre, to co zrobiłam. Dobra. Chyba było w miarę spoko. Kurde, no widzicie? Zwiedzania mi się dzisiaj zachciało. Ani jednego zadania żeśmy nie zrobili chwilowo. Znaczy wiecie, jakby nikt nie każe co odcinek wykonywać zadań, nie? Bo expik też jest ważny. Idziesz do mnie? O kurde.
Ojej, aż mi tarcza wyleciała z ręki. No, bez jaj. No. Która podejdzie pierwsza? Super. Co tam, moi drodzy? No, bez jaj. Co ja mam teraz zrobić? Ja nie mam innego zapisu. Mam autozapis, ale gdzie on był? To nie wiem. Gdzie kurna jestem? O ja pindole. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, tam dalej wiemy, żeby nie iść, bo tam nic nie ma. Więc możemy wrócić. Ale walkę z tymi ćmami to ja sobie chyba już odpuszczę, bo... straciłam zbyt dużo czasu na to, a prawda jest taka, że tam są tylko jakieś głupie kwiatki. Te sępy też odpuściłabym. Po prostu. Chodźmy do tego zasranego miasta, już nie będę kombinować, bo już mam dosyć. Naprawdę, kurwa, tak niedobrze. Tak to jest, jak człowiek chce dobrze, no. Nie będzie, kuźwa, dobrze. Tristan says you should take me to the rear gate of Harbor Town. All right, but it's a long, dangerous journey. This island is far from safe, you know, so be prepared. I'm ready. Let's go to Harbor Town. Stay behind me, all right? All right, chodź. Chodź, 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 bo nie mam całego dnia. Zmarnowałam kupę czasu na tych sępach i na tym gównie. Bez sensu. The island is full of dangers. Even this lake down here. Stay on the walkway and you should be safe. Let's move on. No chodź, chodź. Jeszcze tu wrócę, kurde, wrócę tutaj. Wrócę. This way, come on. Co mi się napatoczy, to zbierzemy. Follow me. This is it. That way leads to the main gate of Harbor Town. I suggest you don't go down there, though. That will take you to the warriors of the Order. You want to go to the monastery to join the Order? Go that way. You don't want that? Don't go there, because they won't give you a choice. Thanks. I think I get the point. Let's go on. All right, we're moving. Dobra. Idziemy. If you follow this path up, you'll end up at the monastery. But the sign will tell you that, right? That's what signs are for. Need me to guide you further? Yes, go on. Come on then. This way, come on. No dobra. Sępy i wilki widzę, że zostawiamy za sobą. You'll have to make your own way to the rear entrance of the town, but it isn't much farther. From here, keep heading south
through the narrow corridor. Keep going until you reach a high cliff. Then follow that. It'll take you straight to the town gate. And I can just walk in? One of the town guards will probably be outside the gate, but I'm sure you can find a way to convince the sentry to let you pass. Convince them? How do I do that? If you have enough gold on you, I'm sure that will help persuade him. That's how the old guards seem to work. Corruption is everywhere. I see. Now I need to get back to my grain field. Good luck. Dobra, stary, dzięki. Tu są żądło szczurki. A, młode w ogóle, co ciekawe. Ja bym chciała jedną rzecz sprawdzić. Bo tu jest w jednym miejscu takie bydle. Żebym z nim nie chciała zadzierać, ale no jak stąd pójdziemy niżej, to nie powinniśmy spotkać tego cholerstwa. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ale będziemy słyszeć na dole. Okej, gnomy. Jezu, nie łuk, stary. Naprawdę? Tak się dać? Niebywałe. Coś tu warknęło na mnie, słyszeliście? Bardzo mi się to nie podobało. Wypadałoby się trochę uleczyć. I dzięki temu będziemy mogli też trochę expa jeszcze zdobyć. Myślę, że zakończymy odcinek dopiero jak wejdziemy do miasta faktycznie. To są te głodne, no dobra. Mieszane są, okej. No dawaj. Przyda się tutaj przejść. Zielony liść też się przyda. Tutaj nic. Tam nie chcemy wchodzić, bo tam są gule. Tam jest więcej wilków. Słychać to cholerstwo tam na górze. Halo? Proszę, jakby mi to na łeb miało spaść. Niedobrze. Nie podoba mi się to, że to słyszę dziadostwo. Dobra, to były te głodne. Paskudę słychać, ale nie widać. To jest też najgorsze zawsze. Z tego co pamiętam, to bydle się popiołak nazywa.
No, jesteśmy już pod wejściem. O, złote monetki tu leżą. I grog jakiś nawet się znajdzie. W porządku. Zanim z typem pogadam. Aha, dobra, ciekawe miejsce. Może to można kopać? Nie, nie można. Szkoda. Dobra. Trup. Miał przy sobie sakiewkę. Tak, widzę ten kapelutek. Na dół można zejść, ale to chyba przy innej okazji bardziej. O, mamy kolejne otwarcie. Dobra. Spoko. Jakiś tam prosty lucik, ale jest. No i co? I zaraz będziemy chyba wchodzić. Sęp morski. No to na razie podziękuję panom, bo one są agresywne bardzo. Mogę miętę zebrać? No i co? I chyba wchodzimy do miasta. Miasto jest tutaj na dole. Trzeba przyznać, że przeszliśmy naprawdę dużą drogę, jeżeli mówimy o bagnach. Pogadajmy więc. Hey, you. Don't you know it's forbidden to run around outside the town? Are you part of the town guard? That's right. I'm guarding the gate so no one can leave. Shouldn't you stand inside then? Well, I also have to stop people coming in. What if I want to get in? I'm sure we can come to an arrangement. Or would you rather go to the monastery? How much to let me in? 100 gold coins, but you can't come and go as you like. Once you're in, you're in. You're asking for a lot of gold. Be glad I don't take twice as much to save you from the monastery. But I'm not an asshole. I'm willing to haggle. If you don't have enough gold, you can trade things instead. What are things like in the town? Used to be good, but since Don Esteban left, Inquisition's in charge now. Brought the farmers into town, then sealed the gates. That's the Inquisitor's new law. And Commandant Carlos has everyone who violates the law taken to the monastery. What's going on in the monastery? They say they do training. But everyone knows they enchant people up there. Enchant them? A couple of the boys they took are back in town. Before, they didn't take the law seriously. Now they blindly follow the Inquisitor. If that's not enchantment, you explain it. Maybe they're weak-minded. That's what you say. But I'm telling you, the Inquisitor has ways to make you obey. And once you enter the monastery, you're at his mercy. Tell me about Don Esteban. Great man, great man. Most people probably think he ran away from the Inquisition, but that's not true. No? No. He set up camp in the swamp to take gold out of the ruins himself. That's what this is all about. Gold. He left a couple of his men here to carry on his business while he gets his share. What can you tell me about Commandant Carlos? He's the new boss.
He and his warriors of the Order try to keep law and order? They try. Well, the Don's men don't let them have it all their own way, right? Things are quiet now, but that could change any time. So the town has divided loyalties? You live here, you've got to choose. Stay loyal to the Don, to our people, or help the swanky bastards from the mainland. Of course, you can just keep your head down. Try and keep out of trouble. Trouble finds people. If you say so. I just follow orders, mate. But trust me, you don't want to side with the Order. You want to help the Don. And you work for the Don? Me? No. I'm part of the town guard. And all citizens must do what Commandant Carlos says. And you don't like that? You can't cut deals with the warriors of the Order. The Don's men were always open to a good deal. You mean you could buy them off? Call it what you want. A deal is a deal. And everyone was happy. Just let me in. I'll let you in, provided you have the gold. Here's your gold. All right. But not a word to anyone about our little deal. Otherwise, we'll both wind up in the monastery. Are you going to let me in? Well, you want to go in uninformed, that's up to you. But here, at least take a town map. Good luck. You'll need it. No dobrze. No to wchodzimy. When I wish to, how do I leave? Think you can get away with that? Who are you trying to punish? Me? Or the other people here? I said out! Don't get your hopes up. Dobra. Rolnik. Okej, są krówki. Zarąbiście. Tutaj nie ma co wchodzić do tych miejsc w ogóle, bo to jest zakazane. W mieście mamy wykonane zadanie. Jest Arno. Moglibyśmy sobie z nim porozmawiać i myślę, że jeszcze możemy to zrobić. Jest jakaś kobieta. Just let me sleep. Marta potrzebuje spać. Porozmawiajmy z Arno. Spare a coin for a poor farmer. We have nothing to eat. My wife Martha is sick. Here, 25 gold pieces. Thank you. Thank you from the bottom of my heart. Good luck, and don't give up hope. I won't. Thank you. Can I help you? Are you a healer? My wife is so sick, I fear the worst. What's wrong with her? She's feverish. I blame these cursed bloody ruins. Why? How did they make her ill? They came out of the ground right next to my damn farm. Next day, Martha caught this fever, and she's got sicker since then. I don't know what to do. Her only hope is Master Belshaw. Who is Master Belshaw? A mage from the monastery. He spends his time at the Shrine of the Flame, back in the gutters. He cares about poor farmers like us. No one else does. No dobra, myślę, że możemy w przyszłości coś podziałać z tym. A tymczasem, moi drodzy, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Kochani, w kolejnym odcinku obadamy sobie miasto. Mamy region. Tak się to prezentuje. I zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie. Tutaj już będziemy mieli taką pół na pół decyzję, czy inkwizycja, czy bandyci Dona. Ja nie będę pomagała bandytom Dona, tylko inkwizycji. Także no zobaczymy, jak to będzie z tym wszystkim. Ale to jest i tak sprawa dopiero na później. Mamy fajne w sumie punkty nauki. Jeżeli będzie tylko ktoś, kto uczy kosturów, to oczywiście zaraz to wykorzystam. Poszukiwacza rudy by się bardzo przydało. Nie wiem jak z kradzieżą, czy się to opłaca, czy nie. Możecie dać znać.
Skradanie się podobno można znaleźć pierścień i myślę, że raczej bym też w to właśnie poszła, w ten pierścień typowy. No a magię to dopiero chyba w klasztorze odblokujemy. Ale zanim my dotrzemy do klasztoru, to jeszcze troszeczkę czasu minie, także nie przedłużam już, dzięki Wam jeszcze raz i cześć.